Kawa dla mojej dziewczyny. Dzisiaj tygiel. A to. Tygielek to jest to. Czezwe. Arabskie, tureckie sposoby. W domu bardzo proste do wykonania. Wymagają tylko stożkowatego naczynka. Ciepło pod spodem. I bardzo drobno zmielonej kawy. Bardzo. Zaraz pokażę jakie. 1, 2, 4, 5. Kawa jest za chwilę bardzo drobna, bardzo drobna zielona. Mąka. Ja mówię, że to jest taka kawa na mąkę. To jest raczej liczba taka ziarenek na oko, ale patrzcie jak to długo się mieli. Jest bardzo drobne mielenie, bardzo drobne ustawienie ziaren. I to cholera tak długo się mieliło. Dobra, teraz pokażę efekt. To jest mąka. To jest pył kawowy. Tak to zostało na żarnach. Trzeba to wziąć i wyczyścić, żeby tego nie było, ale to jest pokazywanie z bliska, jak ta kawa jest drobno wymielona. Być może nawet ciut za drobno, aczkolwiek nie ma to aż takiego znaczenia. Po prostu będzie mocniejsza. Tą kawkę tygielkową raczej pije się jako czarną, mocną, gęstą, słodką. Ale ponieważ robię ją dla mojej dziewczyny, a ona z mlekiem, bo bez mleka nie, to robię ją w formie małej filiżanki do zalania mlekiem. Tak, właśnie tak. Woda gorąca. Znowu. O. Ale nie wrzątek. Tym razem nie zagotowałem i to ilość tylko taka, żeby było właśnie to malutkie, mocne espresso. I teraz kawka. Trochę się rozsypała. Będzie raczej mocno niż niemocno. Duża, duża miarka na taki mały napój. Malutko cukru w moim przypadku i wymieszanie przed wjazdem na ogień. Tygielek wjechał na ogień. Mleczko się jak zwykle grzeje. Termometr dzisiaj dałem elegancko od początku. Mamy 40, no prawie 40 stopni. Jest na malutkim gazie, żeby nie oszalał. A tutaj odgrzewanie idzie tak, jak powinno iść. Gorąca woda spowoduje, że sam napój, sama kawka dość szybko się zaparzy. No właśnie. O. Dobra. Kawa zaczyna się pierwszy raz podgrzewać. Dobra, idzie do góry, jest ogień. Hop. To jest pierwszy raz. Teraz czekamy, aż widać ją? Aż opadnie. Wjeżdżę na ogień drugi raz. Podchodzi, podchodzi, podchodzi i podnosimy. I trzeci raz. Wow, i jest. Jest gotowa kawa. Mamy 55 stopni. Jeszcze pół minuty i będzie gotowe mleko na to. Całkiem spoko zajęcie. Można się zrelaksować. Kwarantanna w 13 dniu nie wygląda wcale tak źle.
To jest naprawdę diobeł Tera. Jest mocniejsza, słodsza i bardziej skoncentrowana. Niestety tu trzeba uważać, żeby błoto nie wleciało do filiżanki, szklanki. A przynajmniej nie za dużo. Dobra. Mamy to. Reszta zostaje na dnie. Tam już jest błoto. Tam są dziury. No, kawa wygląda nieco inaczej niż wczoraj. Troszeczkę wstydziłem w tygielku, ale ponieważ tutaj w grę wchodzi duża ilość słodyczy, to smazam na specjalne życzenie później. Zamieszam, rozlewam. Wygląda fajnie, jak tyrej misiu. Dobre ciastko z drobinkami kawy. Tutaj te drobinki kawy udało mi się wprowadzić. Raczej nie spotkałem się z takim napojem gdzieś na świecie, żeby z tygielka lać do mleka, ale ponieważ jesteśmy w domu, a moja dziewczyna lubi takie rzeczy, to ma na słodko.